Siemanko, moje misiaczki! Dzisiaj będziemy nagrywać Q&A! Siema, siema! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Szymon, a witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio na społeczności mogliście zobaczyć taki ładny post. Muszę się aż wspomóc moim komputerem, bo czytam tylko wszystko z komputera. Dajcie w sumie pytanka do Q&A, głupie, fajne, 2137, bo was Tadzio dorwie. Nie pytajcie, o co mi wtedy chodziło, bo sam do tej pory nie wiem. Ale zadaliście tych pytanek trochę i dzisiaj sobie na nie poodpowiadamy. No, tak, w sumie i fajnie będzie. I pamiętajcie, Rzym to family friendly youtuber, dlatego żeby YouTube nie wyłączył mi zarabiania. Bo tylko o to chodzi w nagrywaniu na YouTubie. Więc, jeżeli wam się odcineczek spodobał, stawcie proszę łapkę w górę, suba, będzie wtedy bardzo miło, wbicie na Instagrama oraz inne socjalki, które są podane w opisie. Na martwego Discorda też możecie wbić w sumie. A tymczasem, family friendly Rzym zaprasza was do oglądania. Jedziemy, misie! Dobrze, więc ogólnie nie mam w ogóle wybranych pytań. W sensie będę jechał sobie na społeczności YouTube, będę po prostu czytał pytania ze społeczności. Zaczynamy od komentarzy najlepiej lajkowanych. W sensie taka kolejność jak jest na YouTubie. Pierwsze pytanie od użytkownika Jeronim Games. Pierwsze pytanie to jest, czy lubię sushi? No w sumie mogę powiedzieć, że tak, jadłem kilka razy w życiu i smakuje mi, w sensie lubię. Tak jak wszystko w sumie jeść. Drugie pytanie, jesteś gruby czy puszysty? No, ja myślę, że możecie to w tym momencie sami ocenić. To jestem ja, wasz grecki bóg, Rzym. Nie no, tak na serio, uważam, że ani to, ani to, w sensie... To kiedyś był jakiś mem, kiedyś ostro byłem gruby, w sensie kiedyś byłem na jakichś tak dietach itp. Teraz jest gituba w sumie, jest lepiej niż było. Znaczy ja mówię, to były czasy pierwszej i drugiej klasy podstawówki, a później ze tego mem zrobił. Na kogo byś głosował, jakbyś był pełnoletni? Ja nie zrobię tego błędu, co wiadomo, jaki trochę większy kanał o skokach i nie będę tu wpieprzał polityki na ten kanał. W sensie, większość z was, nie żeby coś, nie macie jeszcze żadnych praw wyborczych, ani ja też jeszcze nie mam. Będę miał za tam niecały rok, około 7-8 miesięcy. Nie wpieprzam tu polityki, bo nie chcę mieć gówno burzy i minus 1000 subów jak niektórzy. Gabrielox 11. Czy umiesz wymawiać już literę R? Co do R-ki. To nigdy nie było tak, że ja tak strasznie nie wymawiałem jej tego. Nie umiem jej powiedzieć tak w ciągu. Tego nie umiem. Do tej pory. Czasami jak mówiłem za szybko, to ona się przeistaczała. Coś takiego. A tak to ogólnie jest spoko. Normalnie umiem ją powiedzieć. Jeżeli mówię coś w normalnym zdaniu, to nie słychać tego, że mówię ją trochę inaczej po prostu. Więc nie jest aż takie złe chyba. Jest to słuchalne. KW Kamil. Minecraft czy DSJ4? No... Wiesz co? Polecam ci... Nie wiem. Może pomyśleć trochę? Nie no, DSJ, tak wiadomo. Umiesz grać w DSJ3? Ja nie. Zabawna jest sytuacja, bo akurat dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest piątek. I jest to piątek, w który wrzucam film z DSJ 3. Coś tam umiem w niego grać, ale nigdy jakoś specjalnie się nie skupiałem na DSJ 3. Czy masz samochód? No myślę, że posiadanie samochodu w wieku 17 lat nie jest zbytnio dobrym pomysłem, bo ja jednak szanuję życia innych osób na drodze. I nie chcę, żeby przez takiego ulanego debila ludzie tracili życie na drodze na razie, więc nie, bo nie mam prawka. Za rok pewnie będę miał to. Będę jeździł jakimś maluchem w gazie, robił jakieś meetupy z wami normalnie. Oglądasz jeden z 10? No widziałeś pana Tadzia oczywiście na zdjęciu, więc mogłeś wnioskować, że oglądam? Każdy w życiu oglądał jeden z 10, no chyba że masz 3 lata i grasz Minecrafta. DeFranco 1. Czemu Koskela nie ruszy swojej jędrnej dupy? Wiesz co? Sprawa wygląda mniej więcej tak, że gdy były debaty o DSJ-cie, kilkanaście godzin, kilka niedziel na to poszło, nie tylko niedziel, kilka dni po prostu debat, co by poprawić w tym DSJ-cie? Napisanie posta zajęło kilka godzin, a Koskela odpisał: sorry, nie mam czasu. To jest kwintesencja tego człowieka w tym momencie. Czy chuj cię denerwuje? Oczywiście, że tak. Czy na Kulm wyląduje ktoś kiedyś skok? To jest drażliwy temat, okej? Nie ruszajmy tego. Czy Karolek założy swój własny kanał? Masz go zmusić. Karol, chodź tu. Nie no, bejtowałem was. Karola nie ma w domu, za to jest z nami dzisiaj mentalnie, oczywiście. Karolek, profesjonalny youtuber. Ja nie wiem, co siedzi w umyśle Karola, więc nie wiem, co on myśli w tym momencie i o co, czy chce założyć. Wątpię, on ma 9 lat. YouTube jest 13+, przypominam. Czy Szymciu często zajada sobie ponczusie? Z tym jest ciekawa kwestia, bo tak naprawdę takie typowo słodkie rzeczy nigdy mi nie wchodzą, w sensie nie aż tak strasznie lubię jakieś typowo słodkie rzeczy. A pączki jem często raz w roku,
na tłusty czwartek jednego i to jest wszystko, co jem, naprawdę. W sensie, ja naprawdę średnio lubię takie rzeczy. Kiedy lecisz na Sri Lankę? Oczywiście do afrykańskiej Sri Lanki sobie polecimy na pewno kiedyś, jeszcze mam może vloga nagram. Jaki jest najlepszy mem o tobie, jaki widziałeś? Myślę, że po prostu wystarczy, że spojrzę się na siebie i to jest największy mem o mnie, jaki w życiu widziałem. Norbert Szczepanowski, ile masz lat? Pozdro. No oczywiście pozdro, lat mam tyle, choć czuję się na tyle, bo mam mniej więcej gdzieś w przedziale tyle, a tyle IQ. Monaco Mapel, czy masz brata, siostrę? No mam. Karola. Nie będę go generalizował do płci. Może nie chcę. Bo wiecie, na świecie jest jakieś 72 miliony płci według niektórych. Dlaczego nie ma pojedynków z Kubikarem? Bo najzwyczajniej w świecie go nie znam. Koniec. Rafael, ty. Szykuje się świetne wypracowanie. Jaką skocznię najbardziej lubisz, a jaką najmniej lubisz w DSJ4? Najbardziej. Najbardziej chyba siada mi skakanie na Engelbergu. To jest jedna z moich ulubionych skoczni. Małe Val di Fiemme bardzo lubię, naprawdę lubię tą skocznię. Garmisz mi się fajnie skacze. I Sapporo bardzo lubię. Robić gibona czy nie robić? Więc żeby robić gibona, najpierw nauczcie się podstaw gry, w sensie wybijania i skoczcie coś bez niego. I wtedy zacznijcie, jak chcecie, zacznijcie się go uczyć. Bo tak właściwie on praktycznie nic nie daje. To jest styl wybijania się. I zależy on głównie od czułości. Co już wolisz z najgorszego? FSJ czy Ski Jump Pro? Ale od Ski Jump Pro to ty mi się odwal, człowieku. Pozdro twój widzów i subskrybent. Pozdrawiam oczywiście również cię bardzo serdecznie. Z całego serduszka pozdrawiam z rodzinką. Rafale. Inti. Siema, siema. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ile ważysz? Tam mam wagę, czekajcie. Już po nią idę. Mam tu wagę, nie będę wam jej pokazywał, bo jest tak zakurzona, że szkoda o niej gadać. Ale to jest ten moment. 313. To może ja ją wyniosę. Ile masz wzrostu? Wzrostu mam około 175. No wiem, że jestem niski, ale nie jestem aż taki niski jak człowiek niski. Mocny. Przejmujący. Jaką skocznię byś wyrzucił z DSJ4? Już mówiłem. Planicę z chęcią. Harachow. Bo tam nie umiem skoczyć naprawdę nic. Park City duże. Też bym wywalił. Monaco Mapper, opowiedz nam historię, dlaczego zawsze mówisz, że Sri Lanka jest w Afryce? Dlaczego tak mówisz i proszę nie odpowiadaj, bo tak jest, czy coś w tym... No tak jest! Nie, no a tak naprawdę, mem o Sri Lance, jak dobrze pamiętam, wziął się z jednego filmu, bardzo starego, bodajże Puchar Drużynowy Widzów, Zakopane HS94. Sprawa wygląda tak, że ja zrobiłem tam drużynę Afrykańczycy bodajże i dałem im kraj Sri Lankę i ja przez cały film usilnie mówiłem, że Sri Lanka jest z Afryki i skacze Afrykańczyk ze Sri Lanki. Cały czas to tak usilnie mówiłem, że to się przyjęło jako mem i do tej pory Sri Lanka jest w Afryce, a dodatkowo Międzynarodowa Komisja Doboru Państw powiedziała, że Sri Lanka również jest w Afryce dzięki Szymciowi, więc dziękujcie mi. Teraz Tom, od ilu lat grasz w DSJ4? Jeżeli chodzi o moment, który kupiłem klucz, to był koniec listopada 2019, ale wcześniej grałem w DSJ-a jakieś 2 lata, chociaż nie mogę tego nazwać tak do końca grą, bo jak teraz sobie wejdziecie w moje stare filmy z jakiegoś Pucharu Świata, który nagrywałem z DSJ-a 4 jeszcze na kraku, no grałem, no to nie skakałem jakoś świetnie, nie licząc, że ja się cieszyłem z jakichś 130 metrów na Park City, czy tam 127 na Kułopio, więc ja bym tego grą nie nazwał. Tak na poważnie to jest od koło grudnia zacząłem grać. A w online nacisnąć zacząłem dokładnie początkiem kwietnia. To był taki moment, w którym zacząłem grać cały czas online i do tej pory gram tylko online i od kwietnia tak głównie. Od kogo dowiedziesz się o DSJ4? O DSJ4 dowiedziałem się w sumie przypadkiem, jak byłem chory i musiałem nagrać film, to było strasznie dawno temu. I jeżeli dobrze pamiętam, bo ja nie wiem, ja mam tak słabą pamięć do takich rzeczy, po prostu wpisałem sobie chyba ski jump w YouTube'a czy coś tam, no nie pamiętam, to było 3 lata temu ponad. Wyskoczył mi DSJ4, ściągnąłem, zacząłem grać i tyle, i nagrałem kompilację DSJ na cheatach. Teraz Michałek, nasz kochany. Siema Michałek. Cześć. Kiedy do mnie przyjedziesz? No, tak na oko dzieli nas około 750 km, więc... Spodziewaj się mnie za 2 godziny na rowerku będę. Kiedy jakieś spotkanie z widzami? Nie mam widzów. Sebastian, czy myślisz, że pojawi się jakaś równie dobra gra o skokach jak DSJ4?
Jeżeli Justi Koskela dalej będzie siedział na dupie i nie ruszy na nowo z tą grą, nie zrobi jakiegoś durnego update'u typu jakieś pierdoła, w sensie zaktualizowanie HS, dodanie rekordów z turniejów czy coś takiego, czy nawet jedna skocznia więcej, to w przyszłości jest szansa, że gry o skokach wyprzedzą DSJ-a. Tylko na razie nie ma takiej produkcji, która by mogła wyprzedzić DSJ-a. Według mnie. Kto jest twoim ulubionym skoczkiem? Mam dwóch ulubionych skoczków. Jednym to jest... Teraz mnie zlinczujecie. Jednym to jest Robert Johansson, a drugim to jest Stefan Kraft, okej? Okay? W sensie nie linczujcie mnie, po prostu ich lubię. Eryczek, czy kocham cię? Oczywiście, że cię kocham. Bardzo. Czy uważasz, że jesteś dobry w DSJ? Nie, jestem przeciętny, średni, tak mogę się nazwać. No może lepszy niż typowy średniak, ale jakiś bardzo dobry to ja nie jestem na pewno. Czy będzie nowy content na kanale? Już jutro, 100 tysięcy kulek w basenie challenge. Noshi Design, kiedy SJ3? SJ3 będzie najprawdopodobniej dużo na zimę, ponieważ planuję serię, w której będzie również zawarte SJ3, więc w zimę spodziewajcie się dużej ilości odcinków z SJ-a. Kubka Selek, kiedy koniec z mobilnymi podróbami gier? Wiesz co ci chłopie, powiem, dam ci w tym momencie poradnik. Ściągnę aż czapkę, ciul, że wyglądam jak nieogolony mamut z Podlasia, dobra? Krok pierwszy, podejść do ściany. Krok drugi, przywal łupem ścianek. Krok trzeci, pokręć się w kółko jak David przez jakieś 2 minuty. Krok czwarty, pomyśl jeszcze raz nad tym, co powiedziałeś. Bo żeby obrażać moje Ski Jump X i Ski Jump Pro, jesteś ciulem. Patryk, czy lubisz coś innego niż skoki? No oczywiście, że lubię coś innego niż skoki, nie tylko skoki. No jakbym żył cały dzień skokami, cały czas, całe życie, to nie wiem, jakbym skończył. Czy plaster sera to kromka mleka? I to jest też bardzo ciekawe pytanie, czekajcie. Do przeprowadzenia tego doświadczenia są potrzebne następujące odczynniki chemiczne. Mleko i ser oraz szkło i sprzęt laboratoryjny. Do probówki wlewamy mleko, następnie dodajemy sera i obserwujemy zachodzące zmiany. Widać gwałtowne pienienie się roztworu. Do której klasy chodzisz? Ja idę w tym... Idę, jak pójdziemy do szkoły. Do drugiej technikum, po gimnazjum, czyli jeszcze tym starym programem. Wiecie co wam powiem? Pierwszy raz dogrywam coś poza filmem, bo zazwyczaj jestem zbyt bardzo ulanym. Jednak dostałem pytania, które oczywiście nasz kochany serwis YouTube postanowił wpieprzyć w spam. Oczywiście sorry za mikro, bo nagrywam to teraz z telefonu, bo zanim bym wyjął cały sprzęt i nagrał to normalnie, to nagrywając tą minutową wstawkę zajęłoby mi to jakieś minut 15. To nie miałoby żadnego sensu. Więc odpowiadam na pytania użytkownika CatGD. Czy lubisz nagrywać filmy na YouTube? No i oczywiście, że lubię. Kogo ja chcę szukać? I drugie ciekawe pytanie, to czy zagrasz jeszcze w BeamNG? Jest opcja, że być może na zimę nagram na nowo BeamNG, bo no fajnie mi się w to grało. Już nie mówię o wyświetleniach, które to coś robiło, bo to już jest po prostu masakra, ale po prostu mi się fajnie w tą grę grało i być może ją na nowo nagram na zimkę. I historyjka. A tak by the way, to ja w ogóle kiedyś bardzo lubiłem BeamNG Drive. Dalej nadal lubię, super, że to wiemy. I główną rzeczą, którą oglądałem na YouTube, to właśnie było BeamNG. Teraz głównie oglądam gry o skokach, no oczywiście, że Rzymdzio dostarczy ci tego kontentu. No i jednego dnia włączyłem twój filmik z BeamNG i bardzo mi się spodobał. Każdemu się ten film wyświetlał. Ten film w jeden dzień, w dzień premiery bodajże, czy tam dzień po premierze, zrobił 150 tysięcy wyświetleń miniatur. No i właśnie w ten sposób cię poznałem. No to fajnie, że jesteś od czasów BeamNG. O kurde, to było już 2 lata temu ponad. Dobrze panowie, naprawdę nagrywam to już 40 minut i odpowiedziałem na większość pytań, więc mam nadzieję, że czujecie się w tym momencie szczęśliwy. Szczęśliwy. Ogólnie, mam nadzieję, że wam się to Family Friendly Q&A podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, suba. A i siema.